Siemaneczko, z tej strony Miki. Dzisiaj sobie kontynuujemy naszą serię z Company of Heroes As Tygrysów. A jest dzisiaj z nami w tle kaskader wyjątkowo. Siemaneczko. I sobie rozpoczynamy tu grę, proszę was bardzo. Kamerka może troszeczkę być inaczej, bo w sensie popsuł się statyw i muszę zamówić nowy i teraz sobie na jakimś pudełku leży. Więc może czasami być lekko być inaczej widać, za co przepraszam. I tak lekko skrywana jest, widzę bardziej tak, a powinna być tak, ale no tak, nie wiem czemu, po prostu będę się starał być jakoś w kadrze mniej więcej. No, Kaskadera, powiedz, ty w ogóle grasz takie gry, takie strategiczne, takie... No słuchaj, wiesz co, nie mam takiego dużego pociągu do tych takich gier, więc nie powiem, bo kiedyś tam, no nie ukrywam, że... Zagrałem to. A tam mogę całe dnie jakieś Phase of War, Man of War czy Company of Heroes, no ja to po prostu mogę już. Dobra, a my w dzisiejszej misji prawdopodobnie będziemy odbijać naszego asa tygrysów naszymi dwoma tygrysami, które dostaliśmy w spadku po dziadku Niemcom. Słuchaj, tak mi się wydaje. Dawno nie grałem, bo nie. No ale czemu nie grać? Przecież ty mógłbyś całe dnie grać. No ale jakoś tak do odcinka to wiesz, nie było kiedy. Ale tak odcinki z tego często zwykle nie robię, tylko tak jak nie mam co innego do nagrania bardziej. Dobra, lecimy, mamy dwa tygrysy, czyli nam się uda to bez problemu wszystko rozwalić pięknie, bo te tygrysy to są bajunia. I to idzie po prostu tak, nie obchodzi nas to rozstawienie, bo my i tak będziemy szli taranem na nich. Bez większych problemów, słuchajcie. Tu mamy jakieś bunkry, możemy sobie bunkier zniszczyć, no bo po co? No bo po co mamy go nie niszczyć, jak go możemy zniszczyć? O, proszę was bardzo. Tutaj mamy jakieś żołnierzy, też możemy zniszczyć ich, no bo czemu by ich nie zniszczyć? Ale tam mamy czołg, to ten czołg byśmy mogli tak przede wszystkim zniszczyć, bo ten czołg może nam coś zrobić. A nie może nam nic zrobić. Przepraszam, nie może nam ten czołg nam nic zrobić, czy ty bierzemy jakieś te ulepszenia już. Weź, ty pomóż mu. Strzelej. O co tam w ogóle? Powiedz tak w skrócie, bo o co tam chodzi? Akurat no w tej misji chodzi o to, że muszę odbić czołg, a ogólnie no to steruję jakąś przeważnie grupą żołnierzy bądź jakichś pojazdów zmechanizowanych. No i sobie słuchaj, wiesz co. Po prostu idziesz przed siebie i niszczysz coś wszystko stanie na drodze, powiedzmy tak. Tak wiesz, tak w skrócie, tu poczekamy, zróbmy sobie formację. A nie robimy formacji, jedźmy na pełnej. Tak, jazda na pełnej zawsze wychodziła nam najlepiej w tej grze, więc po prostu kontynuujmy to. Miejmy nadzieję, że nam się to uda. Dobrze, pięknie. Kolejny dalej, no. Po prostu to jest tak fajne, ja lubię tak sobie jechać przez miasto i tak niszczyć wszystkie inne siły zbrojne przeciwników. No ja po prostu kocham takie misje. Kiedy masz taką miażdżącą przewagę nad przeciwnikiem, nie? No proste. No proszę was bardzo. O, posiłki chyba jadą. Jakieś posiłki nam jadą, to fajnie. Mamy zawsze posiłki, zawsze spoko, nigdy naszych tutaj za wiele. Słuchajcie. O, jakiś tutaj. A, chciałem powiedzieć jakiś większy czołg, ale gówno prawda. Tutaj widzę, że pełno tych jedzie nawet tych posiłków. Ciekawe, czy oni jakoś będą tutaj się strzelać, czy oni bardziej statycznie będą podchodzić do tego? Weź się tu, pozabijajcie tu. Tam jakiś moździerz. Zdejmij, o, pięknie. O kurna zio. A bo to działko jest. Dobra, a to zaraz rozwali to działko. Tam mam nadzieję, że te pociski nam dolecą. A bo to takie wmurowane działko. A popatrz. Mogłeś się naprawić? Napraw się, ty się. Szkoda by mi się było. Tak, czyli normalnie co tak będę atakować, a to spoko. Zawsze trochę nie wiem, co tu się przyda, no. Ale weźcie tego CKM-a zniszczycie, bo nam tę piechotę zabija, no.
oczyścić rejon, no ale tu nie mamy już nikogo. No i chcę zniszczyć je teraz. I co jest? Idzie ta flaga w dół czy nie idzie? Nie idzie coś, co jest? Zniszczmy to wszystko na tej drodze, co to? O, zaraz trzeba będzie tą artylerię jechać zniszczyć. Dobra, jedźmy, jedźmy dalej. Oczyścimy to sobie. A, czyli oni nam będą to przejmować, czyli mamy tylko wyczyścić to spokój. To jedziemy na pełnej. Przed siebie? No. Dali. O. Tam jakiś czołg. Jedziemy, tu nie mogą do nas czołgi żadne dopaść. Szczególnie z CKM-em, bo tu szkoda piechoty naszej. W sumie pod jedną flagą walczymy. Dalej. Jadziemy dalej, bo tam to jeszcze było. Kaskia, ty nigdy nie chciałeś być, nie wiem, w czołgu, nigdy się nie chciałeś znaleźć? Jak oglądałeś czterech pancernych, to ci nie kusiło cię nigdy tak? Zawsze kusiło mnie, żeby wziąć czołg. No. I poprzejeżdżać sobie samochód. Naprawdę? Ty brutalu, ty. I myślisz, że co, że byłoby fajnie wtedy, tak? Bo pozabijałbyś ludzi, którzy byliby w samochodach? Tak? Tego chciałeś? Naprawdę? Tak? Tak? No pochwal się, tak, powiedz to, Kaski, no. Tak? O to ci chodziło? No tak. No widzisz, jak widzisz? Dobrze myślałem, ty brutalu, ty. Jak tak mogłeś? Biednych ludzi tutaj chciałeś w samochodach poprzejeżdżać. Widzisz to? Czołgiem trzeba ostro, o tak, trzeba działo wjechać. Na pełnej. O, dlaczego tu CKM tak tłucze? Jeszcze mi tutaj zabije piechotę i co będzie wtedy? Strzelaj, brawo. Wszystko pięknie. Tutaj weźcie tutaj tych dwóch, pięknie. Tam jakiś domek do przejęcia. Nie, najpierw pojedziemy tu, chodźcie. Tak trochę niezdecydowanie jeżdżę, ale dajemy radę. Jakieś posiłki jeszcze jadą? Jadą coś tutaj. To są transporterki nasze, spoczko. Foczko, tu mamy szermanika do rozwalenia. O, pięknie poszedł. Tu jakieś mamy działko kolejne do rozwalenia. Idzie jak po maśle, powiem wam. Bez większych problemów jeszcze dwa tygryski nasze. To po prostu na pełnej. Nie da się ukryć. Tu znowu jakieś szermaniątko. Weź go walnij. Brawo, o tutaj jakiś się skrył, jak to się znowu. Silnik zniszczony, tam jakaś artyleria, o uciekaj, bo strzeli. Artyleria akurat nie lubię, nie? To nieważne jaka, ale artyleria to jest zło. Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, żeby tu nie wjeżdża, bo to będzie wybuchało, no właśnie. Zatem jedźmy tam. W sumie jeszcze tutaj. A tam po drodze się załatwi. O, tam. Na przykład. Chociaż najpierw tutaj macie jakiś czołg. To weź mu tutaj lutni. No. Poś ty. A co ty się ciągniesz siebie? Szczeloj. Brawo. Dobrze. Jeszcze tu jest to działko jedno, a to działko bym też chciał bardzo zniszczyć. Ale najpierw tutaj szermaniątko. O, trafienie w główny pancerz otrzymałem. Wykorzystamy sobie może w końcu coś bardziej z tych rzeczy. Bo czemu by nie? No w końcu mamy taką możliwość. Strzelaj. No nie rozstawiaj mnie się tu z tym CKM. Zabijcie go, dobra. Jeszcze tutaj tam jest strzel. To by się przydało, powiem wam. O, tutaj ładnie widzę artyleria sobie. Nie artyleria, ta nalot chyba to był jakiś nasz, więc ładnie sobie poradził zadanie. No i jeszcze ostatni tutaj czołg przeciwnika, samobieżne działo. Arta w każdym bądź razie. Strzelaj. O, przyjęła na klatkę. Niedobrze. Jeszcze raz. No, dwa. Zresztą płyta spadła.
Trzy? Co to tak dużo przyjmuje? No. Chodź, chodź, szybko, szybko, bo ona atakuje nas. Czemu nas to atakują? Musimy punkt dotrzymać. Nie mogą nas tak atakować bezczelnie. No, dlaczego tu sobie przyjechaliście, tak? Masz w nogi. Główne ciało zniszczone, dziękuję. Się skończyło. Tutaj do Shermana teraz, proszę was bardzo. Weź tego gnoja, walnij, a nie. To pozwolicie, żeby sobie ten czołg tak tu jechał? Coś naprawdę macie upośledzenie jakieś mózgowe. Możesz już stanąć, możesz mu strzelić bułę. No brawo. Ale się schowa i tyle będzie. Ja pierdziele. Upośledzone czołgi, nie? Upośledzone. Mało powiedziane, że upośledzone. Z niedorozwojem Dawna. Pa, wierzę cię go w kleszcze, no. Brawo. Brawo. Dało wam się. Nie wiem jakim cudem, nie? Transporter, patrzcie, tu już się działko postawiło pięknie. Tutaj też nawet działko się stawia, więc jest bajka. A możecie teraz pomóc tutaj trochę piechocie, wiecie, w sumie. O, zobaczcie, i pył. I jeb wziada, no. Bajunia. Teraz przejmijcie punkt. Będzie fajnie. Nie? Nie będzie fajnie? Będzie fajnie. Mógł zajęty. Dziękuję. Wszystko my nie tego jeszcze nie mamy. Ale tutaj nie mamy jeszcze, bo tutaj jeszcze musi jeden punkt. No, teraz to nasza ziemia. Ładnie nam się udało wszystko. Jak zwykle, chyba na wulu. Willers, bo coś tam jest zabezpieczone. Najważniejsze. Ostatnio gdzieś Schulz, no szkoda, szkoda. On August 9, 1944, he heard the advancing Americans. O, zginął w Tygrysie, bardzo wierny tutaj człowiek, czołg, tak. Czołgista. Wręcz. By September, what was left of our division redeployed to Holland. I assumed command of the Panzerlehr division. Generał major. No. It had seemed so clear, so necessary. But in the end, senior command had lost its way. And unfortunately, the fatherland followed. Napisów nie ma. Czemu nie ma napisów? Może to były napisy, a to już to się skończyło, on jeszcze gadał. O, dostaliśmy oczywiście zasługi, no bo tutaj, no wiadomo, wszystko idzie ładnie zawsze na fulla, tutaj wszystkie medale itp. itd. No, a ja wam dziękuję za ten odcineczek, jak zwykle krótko, bo to z tej kompanii. I co? I do kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć. Cześć.